psychobiologia pokazuje zależności pomiędzy tym, co dzieje się w naszym fizycznym ciele, pomiędzy tym, co schematami, które powtarzają się w naszym życiu, a pomiędzy naszymi przekonaniami i co za tym idzie schematami emocjonalnego reagowania. I bywa tak, że namierzymy ten schemat, czy też coś, co nazywamy biologicznym konfliktem, czyli ten schemat emocjonalny, który przełożył się na konkretną fizyczną chorobę i nie potrafimy nic z tym zrobić. Czyli jesteśmy świadomi, co stoi u źródła naszej choroby, a nie zdrowiejemy. Nie potrafimy tego przełożyć na życie. Bywa też jeszcze inaczej, całkiem odwrotnie, że samo uświadomienie sobie pewnego schematu powtarzającego się w życiu, pewnej sekwencji zdarzeń, czy czegoś, co miało miejsce w tak zwanym projekcie celu, czyli w tym okresie, kiedy rodzice nieświadomie planowali, nieświadomie tworzyli plan na nasze życie, czy też uświadomimy sobie jakieś zdarzenie z historii rodowej i spontanicznie zdrowiejemy. Ale potem, za jakiś czas, symptomy znowu wracają. Dlaczego tak się dzieje? Trudne emocje przeżywamy wtedy, kiedy doświadczamy czegoś, co w naszym przekonaniu nie powinno się wydarzyć. Kiedy pojawiają się jakieś okoliczności, czy kiedy jesteśmy traktowani w jakiś sposób przez innych ludzi, który zaburza nasze poczucie bezpieczeństwa albo w jakiś sposób narusza poczucie naszej własnej godności. Czyli innymi słowy, jest to nasze założenie, że to, czego doświadczamy w tej chwili, dziać się nie powinno z jakichkolwiek powodów. Kiedy przeżywamy takie trudne doświadczenia, mamy odruch szukania winnych na zewnątrz, czyli obwiniania ludzi, okoliczności za nasze trudne emocje. W rzeczywistości chodzi o to, żeby być zdolnym do wzięcia odpowiedzialności za te emocje i zrozumieć, że przeżywamy je tylko dlatego, że mamy pewne oczekiwania co do tego, jak powinna wyglądać rzeczywistość. I tu dotykamy bardzo istotnego problemu, a mianowicie tego, że to, na ile jesteśmy w stanie wziąć odpowiedzialność za siebie, czyli rozumieć to, że to, co się dzieje w naszym życiu, nie wynika z działania świata przeciwko nam i z tego, że ludzie dookoła są źli, tylko że nasza percepcja, nasza ocena rzeczywistości nie jest dobra, nie jest prawdziwa, nie służy naszemu spokojowi, powoduje uruchamianie trudnych emocji. To zależy od tego, jaki jest nasz poziom świadomości. Ten poziom świadomości można by nazwać inteligencją duchową. I nie ma ona nic wspólnego z żadną religią, z żadnym wyzwaniem. Poziom świadomości to, można by powiedzieć, pewna rama, w której funkcjonujemy i zakres naszej percepcji rzeczywistości, naszej zdolności do oceny rzeczywistości, to jest nasza umiejętność definiowania siebie, to jak siebie postrzegamy, kim jesteśmy w relacji z innymi ludźmi, jak postrzegamy innych ludzi, czego od nich oczekujemy, co uważamy za dobro, co uważamy za zło. Generalnie nasz światopogląd o tym, jak działa życie, jak funkcjonują ludzie, kim jesteśmy i kim jesteśmy w relacjach z ludźmi. Im wyższy poziom świadomości, tym szersza perspektywa, tym bardziej jesteśmy tolerancyjni, tym większą mamy możliwość wzięcia odpowiedzialności za siebie, a nie przerzucania tej odpowiedzialności na innych ludzi. Na przykład, kiedy funkcjonujemy w poziomie egocentrycznym, to jest poziom, w którym dominują takie uczucia jak pragnienie, pożądanie, gniew, złość, duma, funkcjonując na tym poziomie, mamy bardzo jasno zdefiniowane pojęcie, kim jesteśmy, jakie mamy cele, jakie mamy oczekiwania, jakie mamy dążenia. Mamy bardzo jasno zdefiniowane poglądy na temat, jacy powinni być ludzie, co jest dobre, co jest złe i tak dalej, i tak dalej. Co nam jest potrzebne do szczęścia, a co nas unieszczęśliwia. Ludzi traktujemy jako tych, którzy mogą nam do życia coś przynieść dobrego, albo traktujemy jako wrogów, których należy wyeliminować, bo nie służą realizacji naszych planów. I kiedy funkcjonujemy na tym poziomie i mamy bardzo jasno zdefiniowane poglądy,
naprawdę trudno jest przyjąć odpowiedzialność swoją za swoje trudne emocje. Funkcjonując na tym poziomie, będziemy mieć natychmiast odruch przerzucania odpowiedzialności na innych, czy ostatecznie na niesprzyjające okoliczności. Kiedy funkcjonujemy w obszarze świadomości, który nazywam rozmytym, tam dominują takie emocje jak lęk, smutek, żal, poczucie winy, apatia. Kiedy na tym poziomie funkcjonujemy, nasze pojęcie o sobie, o otaczającym na świecie nie jest do końca jeszcze zdefiniowane, nie jest sztywne, nie jest stałe. Nie mamy, można by rzec, swojej struktury tutaj stabilnej. Szukamy punktów odniesienia na zewnątrz. I z tym poziomem świadomości wiąże się też to, że możliwość wzięcia odpowiedzialności za siebie jest praktycznie niewielka. I oznacza to, że taka osoba może intelektualnie zrozumieć istotę biologicznego konfliktu, istotę związku pomiędzy chorobą a emocjami, które przeżyła, ale nie jest w stanie przyjąć do siebie, do swego doświadczenia, do czegoś, co jest dla niej oczywiste, tego, że ona może sama coś z tym zrobić. W związku z tym, kiedy mamy rozeznanie co do tego, że każdy z nas funkcjonuje w jakiejś swojej ramie, w jakiejś swoim sposobie postrzegania rzeczywistości, w jakiejś swojej percepcji, oczywiste jest, że w każdym przypadku potrzebne będą zupełnie inne narzędzia do rozwiązywania problemów i do pracy z biologicznymi konfliktami. Kiedy funkcjonujemy w obszarze dojrzałym, który na mapie poziomu świadomości Davida Hawkinsa zaczyna się powyżej poziomu odwagi, a kończy się na poziomie miłości, jeszcze przed miłością bezwarunkową. Kiedy funkcjonujemy w tym obszarze świadomości, mamy gotowość do oceniania rzeczywistości z perspektywy własnej odpowiedzialności, własnego udziału w tym, co się dzieje, a nie przerzucania odpowiedzialności na czynniki zewnętrzne, na okoliczności, na ludzi. To tak najogólniej rzecz ujmując, jeśli chcemy zobaczyć tę perspektywę możliwości pracy z biologicznymi konfliktami. W każdym przypadku będą potrzebne inne narzędzia. Osobie na poziomie dojrzałym wystarczy prawdopodobnie pokazać tylko tę perspektywę i pokazać, że praca z takim przekonaniem może doprowadzić do wyzdrowienia, że to przekonanie nie jest czymś, co odpowiada rzeczywistości. Na przykład ktoś cierpi z powodu tego, że został nieuczciwie potraktowany. Jakie jest założenie u podłoża tego? Ano takie, że wszyscy powinni być uczciwi. Tymczasem rzeczywistość jest taka, że ludzie byli, są i będą nieuczciwi. I to od nas zależy, czy wybierzemy kłócenie się z tym, czy będziemy żyć w niezgodzie z tym, czy będziemy się wściekać z tego powodu i próbować tych ludzi naprawiać, karać, ulepszać i tak dalej, czy zaakceptujemy tę sytuację. Osobie z poziomu dojrzałego może to przyjść z dość dużą łatwością. Jeśli chodzi o poziom egocentryczny, może być o wiele trudniej, dlatego że tutaj jest bardzo duża sztywność poglądów, bardzo duże przywiązanie do tego, jak być powinno. Bywa, że takiej osobie potrzebna jest pomoc psychoterapeuty. Psychoterapeuty, który pracuje z ego, który rozbija struktury ego. Na poziomie rozmytym, na przykład psychoanaliza, która jest świetna do poziomu egocentrycznego, będzie kompletnie nieprzydatna. Tutaj potrzebna jest, tu jest potrzebne budowanie struktury, tworzenie punktów odniesienia, tu jest potrzebna nauka głębokiego kontaktu z ciałem i tutaj na przykład bardzo pomocna może być współpraca z psychoterapeutą Gestalt. Rolą konsultanta psychobiologii jest namierzenie konfliktu biologicznego, namierzenie schematu, który złożył się na ten, a nie inny sposób naszego emocjonalnego reagowania
i pokazanie kierunków pracy, ale konsultant psychobiologii nie musi mieć kompetencji, żeby pracować z osobą na każdym poziomie świadomości. I rozwiązywanie, praca z rozwiązywaniem biologicznych konfliktów i z pracą z emocjami może wyglądać zupełnie inaczej w przypadku kilku różnych osób.